w ogóle nie mam stresu. Jeśli chodzi o samochód, ja w ogóle nie mam stresu. Pieszych nie ma rowerzystów, o nie. Ale jest samochód. Tak, ścinający drogę. I teraz w lewo czy w prawo? W lewo. Jest całkowite zatrzymanie, czyli tak jak powinno. No tak, tak, oczywiście trzeba się zatrzymać. Najpierw zatrzymać i później jeszcze raz podjechać i sprawdzić. No, najważniejsze jest to zatrzymanie przed linią. Tam musi być całkowite unieruchomienie. Po wielu latach oczekiwań nadszedł czas na ostre jazdy. Pierwszy autorski reality show Izabeli Kisio-Skorupy, która w każdym odcinku będzie przeżywać niesamowite przygody. Izabela to nie tylko gwiazda mediów, ale i DJ, piosenkarka, bizneswoman, art manager, służba zdrowia, pokusa wielu mężczyzn, którzy, jak pokazało życie, nie zawsze dobrze kończą. Nie moglibyśmy pominąć faktu, że słodka Izabel to koneserka luksusu, szybkich mężczyzn, szybkich aut, która jak nikt potrafi obronną ręką wyjść z każdej sytuacji. Kto prowadzi Łukasz Przybył. No ale to musi pani patrzeć, stoimy, jest dobre miejsce zatrzymania, stop. Musi pani patrzeć, po czym pani jedzie, nie? Bo przed sygnalizatorem na większości skrzyżowań, na 99% skrzyżowań jest linia zatrzymania, taką jak oni mają, ci sprzeciwka, nie? Widać, że jest tam przerywana taka linia, jedziemy. Zawsze przed skrzyżowaniami z sygnalizacją ta linia jest, więc tutaj akurat to jest ostrzegawcza od progu zwalniającego, tu torowisko, patrzymy sobie w lusterko, czy nic nie jedzie i tu skręcimy w lewo. Teraz w lewo? Za wyspą, nie? Za wyspą. Sobie włączmy, zwalniamy. I w prawo? Tak, tu już tak. Tą drogą i tutaj 30, także też nie przekraczamy. Szkoda, że nie idzie tak zasymulować egzaminu państwowego, nie? Żeby wyznaczyć od razu gotową trasę. Lewy pas i jak się ciągła linia skończy, to wrócić na pas prawy. Nie da mi przejechać. Będę siedzieć tutaj znowu następną godzinę na tym skrzyżowaniu. No i tamten też przy nie przyjechał. No tak, to fakt. No i my zaraz do niego dojedziemy prawdopodobnie, bo się zielono wcześniej zapali. Tak? Aha. No bo tu jest tylko przejście dla pieszych tak naprawdę, sygnalizacja dla przejścia dla pieszych. Aha. Chyba, że jest jakoś ona zsynchronizowana z tamtą. Teraz się okaże, no piesi dostali znowu zieleń. Tak, czyli tak jak jechaliśmy, skręciliśmy sobie w prawo z tej drogi, gdzie tam był ten zakaz w ogóle skrętu, nie? I od razu w lewo. My skręcaliśmy w lewo, to niech pani jedzie szeroko na lewy pas i jak ciągła linia się skończy, wracamy na prawo, później pojedziemy znowu tutaj, tak jak teraz jedziemy. Do ronda, aha, na rondzie pojedziemy w lewo na rondzie. Na rondzie skręcamy w lewo. Ola, to piękne. Mhm. Boże, to chyba milion. Ile taki jest? No ja przypuszczam, że z 400 tysięcy trzeba położyć. Tak? Nie wiem, nie patrzyłem. Milion nie, ale z pół to na pewno. No coś koło pół miliona. I to tak jest, że w tej klasie samochodów to może być podstawa za na przykład 400, najwyższa opcja za 700. Te dodatki wszystkie, nie? Ale piękne auto. No nie wiem, czy nie ładniejsze od BMW. Idziemy w lewo. I tu już szeroko, nie? Do prawego pasa. No i mamy skrzyżowanie. Dobra. I tu będziemy zawracać teraz niedługo. To będziemy zmieniać teraz na pas lewy.
młody, drogi, jaki młody, jak mówię, jak młody, 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 taki malutki. Pani pewnie zwierząt nie ma. Nie mam. Bo przy takim trybie życia to ciężko. Gdzie? A gdzie? Kto by się tymi zwierzętami zajmował? Przecież ja w ogóle to jestem ciągle w rozjazdach, więc musiałabym jeszcze tego psa wodzić i wszystkie jego sprzęty i karmę i wszystko, to ja już w ogóle bez samochodu. Jakbym miał samochód, tak. Czemu nie? Tak, ja może węża lepiej. A nie, dziękuję. Jedną mysz na pół roku. Dziękuję uprzejmie, jeszcze bym je zjadł, ja nie. Ja w ogóle nie cierpię płazów, także. Dobra, teraz nie wiem, jak tutaj mam tu. Raczej są koła prosto. Proste, dobra. Wracamy do imprezy Lopeza i słodkiej Izabela. Nie, to automatycznie sobie regulujesz to nami, nie? To jest najdobrzejszy system będzie. A, tak. Więc możesz skrzyżować. Możesz się pobawić, jak chcesz. Więc sobie robisz różne efekty, nie? Nie, to jest prawa strona. Tak klawiatura, jak się bawi. A teraz tak. Tak. Wybieram sobie na przykład utwór, który chcę zgrać w sposób. To wszystkie mam regulacje toną, że tak powiem. Mogę regulować wszystko, sterować dźwiękiem, że tak powiem. Wachlarz możliwości jest różny, nie? A tu w słuchawkach na przykład słuchasz, to jest na drugim. Na drugim. Tak. Chciałem przejść, to przechodzić, tu masz ten drugi utwór. Tu masz różne efekty. Proszę, echo. Teraz sobie utwór z listy i chcesz go przestawić na przykład na piosenkę, która ma następne elementy. I musisz je razem zgrać. Chcesz to, tak? Tu robisz los. Teraz tak, już masz ten utwór. Całą ścieżkę muzyczną. Fajne. Teraz tak, właśnie wyciszone masz to tylko na sławkach. Włącza ci to już i to już ci leci na sławkach, nie? Słyszysz, tak? To jeszcze nie jest grane, nie? Tak, powiem, tak, tak, bo czata jest właśnie, chodzi o to, żeby zgrać je razem, nie? No bo to tak jest. Bo to masz tylko odsuw. Najważniejsza jest ta strona, która przechodzi. To fajnie. Co to jest? Masz kontrolę nad całą ścieżką, skreczujesz, nie? No to sobie wybieram na przykład. Lady Gaga albo o. Lady Gaga zobaczymy, może się... No dobra, Lady. Przejść z tym drugim, musisz to
cel muzycznie, żeby to pokrywało się z bitem i tak dalej. No. Tak, tak po prostu, nie? Dwa mocne utwory, bo Lady Gaga i Ariana Grande i to jest... Tak, będzie ciężko, ja tak mówię na czuja, że tak powiem, że zrobimy, zrobimy, nie? Piękny mam ten korwus, moim zdaniem. Delikatny. No tak, pięknie, pięknie. Nasze kamery uchwycą wszystko. No, wczoraj była feta. Oj, balanga. Balanga. Nie no, po prostu ci mi zrobili niespodziankę, żebym pośpiewała i trochę poduczyła się na tych sprzętach. Cicha bądź już, cicha i tego, ale... Pani Wrześniowa. Tutaj. Tak, ja panienka. Pewnie gardło mnie trochę boli dzisiaj. Odczuwam to, nie wiem, jednak też bardzo intensywnie. Dobra, jak to zrobić, żeby pani było jak najmniej słońca podało? A gdzie my w ogóle? A my jesteśmy poza tym? Poza łukiem. No, bo jak Patryka nie ma, a tutaj moja żona przyjechała z kursantką sobie no, chwilę to niech oni sobie jeżdżą. Dobra. Dobra, tam jest słońce. Tu jest słońce, tylko że tu jest kierownica, więc jak ja mam to zrobić? Ale to niech sobie pani odsunie fotel całkowicie do tyłu. A, no właśnie. Bardzo słusznie. Słusznie i naukowo. O. Tak? Jak jest pani gotowa, to wystarczy kliknąć sobie rozpocznij. To ja może okulary lepiej wezmę, dobra, co? Dobra. Podać torebkę? No, tak. Bo tutaj i światło, i ten... To lepiej wezmę sobie okulary, bo to... Ja za chwilę zrobię numer. Zrobię numer i zasłonię taką płachtą ten szybę przednią, żeby tu nie było tak jasno w środku, bo ten ekran gorzej widać, a nie wam... A mocniej się już nie da. Zawsze to z okularami pewniej, bo będę wszystko widzieć. Jak ta dziewczyna nam jedzie na lewy lusterku? No widzi pan, a pan na mnie narzeka. Nie, bo na prawe to można nie, ale czemu na lewo akurat się szkoli? Dobra, jak pani chce, można wystartować, ja idę pod tą płachtę założyć. Ale dam radę, no widzi pan, że ten, że znam przepisy na tyle, no mogę tam nie... O tej resuscytacji, jak to, po 5, czy po 10, po 20, czy po 30 minutach należy skończyć sztuczne oddychanie i przede wszystkim wezwać pomoc, tak? Mhm. Znaczy z resuscytacją to jest tak, że prowadzimy resuscytację aż do momentu przybycia służb, nie? Aha. Aż do momentu przybycia służb, także czekamy aż służby przybędą. No tam się tylko zmienia ilość tych wdechów i tak dalej, nie? Że są dwa uciśnięcia na 30 wdechów, na 30, dwa wdechy na 30 uciśnięć. Ale u dzieci na przykład się rozpoczyna od dwóch wdechów na przykład, nie? To by trzeba było zobaczyć. No dziecko bym zrobiła, ale ten, ale dorosły bym nie. No i na przykład u niemowląt się na przykład robi, uciska dwoma palcami, u dzieciaków na przykład jedną ręką, u dorosłych dwoma rękoma, nie? No tak, bo ja byłam przy tym, przy defibrylacji, nawet wujka jak umierał na serce, na atak serca miał. A to co znowu? Wąt z mojego profilu, natychmiast. Proszę tutaj nie wchodzić, nie udzielać się, nie słuchać, nie oglądać. Nie chcę widzieć takich debili. Debile wąt. Dobrze, bardzo dobrze. No, a wczoraj chuj dzwonił do tej, bo Patryk mu powiedział, że idziemy dzisiaj na ten. Mhm. Że on chciałby się spotkać i ten.
to dzisiaj nie możemy, ale jutro dopiero po tym, pójdziemy do gabinetu jutro na zabieg. A do kogo tam za to wypytywać i w ogóle, nie? Wysłać pani na ten telefon? Tak. I jedziemy dalej, zapraszając was na kolejny odcinek programu Ostrej Jazdy. To już za tydzień. Obiecujemy wam moc atrakcji, jakich się nie spodziewacie.